Na zwolnieniu lekarskim przede wszystkim trzeba pamiętać, że zwolnienie lekarskie donosimy do pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia wystawienia. Wystarczy wysłać pocztą, nie musimy się pojawiać u pracodawcy osobiście, natomiast warto zrobić to za potwierdzeniem odbioru, żebyśmy miały ślad, żeśmy wysłały takie zwolnienie. Warto również zrobić dla siebie kopię i trzymać w dokumentacji. Jeżeli masz zwolnienie tak zwane leżące z numerem 1, warto, żebyś pamiętała o kilku rzeczach. Taka ciąża powinna wiązać się z tym, że faktycznie dochodzimy do zdrowia. Dochodzeniem do zdrowia w przypadku ciąży będzie szczęśliwe rozwiązanie w domu. Wszelkie czynności dnia codziennego powinna załatwić za nas osoba bliska. Jeżeli masz zwolnienie z numerem 2, czyli chory może chodzić, jak najbardziej możesz z domu wyjść, możesz załatwić rzeczy, tak zwane rzeczy dnia codziennego, pójść do sklepu, pójść do apteki, załatwić rzeczy potrzebne, na przykład urzędowe, nie ma żadnych przeszkód. Możesz się nie obawiać również kontroli, gdyż jeżeli nawet kontrolerzy ZUS-u nie zastaną cię w domu, zostaniesz o tym powiadomiona na piśmie z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie zastali cię w takich i takich godzinach w tym konkretnym dniu. Jeżeli zdarzyło się tak, że nie było cię w domu w trakcie kontroli, przypilnuj tylko terminu, w którym kontrolerzy ZUS wyznaczyli termin na odpowiedź i w jasny i zrozumiały sposób wyjaśnij, dlaczego cię nie było w domu. Jeżeli w tym czasie byłaś u lekarza, warto uwzględnić tą informację w piśmie do ZUS. Natomiast najważniejszą sprawą jest pilnowanie terminów wskazanych w piśmie. Jeżeli masz wątpliwości, czy możesz w trakcie zwolnienia lekarskiego pracować w domu, odpowiedź brzmi oczywiście nie, gdyż zwolnienie co do zasady, zwolnienie lekarskie jest przeznaczone na dochodzenie do zdrowia. Także w tym okresie powstrzymujemy się od wszelkich czynności związanych z pracą, nawet jeśli praca jest dodatkowa. Jeżeli zastanawiasz się, czy możesz podjąć studia czy szkolenie, albo kontynuować te czynności, tutaj też trzeba być ostrożnym, ponieważ jeżeli masz zwolnienie z numerem 1, bezwzględnie powinnaś leżeć, dochodzić do zdrowia i odpoczywać w domu. Natomiast jeśli masz zwolnienie z numerem 2, ja na Twoim miejscu poradziłabym się lekarza prowadzącego ciążę, czy te aktywności nie będą stały w sprzeczności z wystawionym zwolnieniem lekarskim.